Tomasz Kaczyński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. W tym roku po raz piąty sztab z Gminy Lubicz gra pod własnym szyldem. Przygotowaniami do wielkiego finału WOŚP samorząd żyje już od kilku tygodni. Teraz czas na kulminację orkiestrowych wydarzeń. Instrumenty już nastrojone, programy dopracowane. Będzie się działo. W sobotę 27 stycznia odbył się pobór krwi w Lubiczu Dolnym oraz pierwsza rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego DKMS. Natomiast w Złotorii przeprowadzono wietrzenie szafy oraz turnieje tenisa stołowego i piłki nożnej, a w Mierzynku można było bawić się podczas potańcówki. Niedziela, czyli dzień finału 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to masa atrakcji. Wszystko zaczyna się o 10 nad jeziorem w Józefowie, gdzie spotykają się miłośnicy morsowania. Ale nie tylko, między 10 a 12 powinni się pojawić tam wszyscy pasjonaci wszelkich innych form aktywności. Biegacze, kijkowcy, rowerzyści czy spacerowicze z psami. Każdy sam wyznacza sobie miejsca startu, biorąc pod uwagę swoje preferencje i możliwości. Na mecie w Józefowie czeka pamiątkowy pakiet wośpowy z medalem, ognisko i ciepła zupa. W niedzielę w kilku sołectwach odbędą się także kwesty, a imprezy organizują szkoły w Grębocinie, w Złotorii i Lubiczu Górnym. Na wielki gminny finał zakończony światełkiem do nieba lubicki sztab zaprasza razem ze szkołą w Lubiczu Dolnym i Urzędem Gminy Lubicz. Między 16 a 20 czeka moc atrakcji: kiermasz, kawiarenki, drabina challenge, pokazy akrobatyki, tańca mistrzów świata w kickboxingu, występy Ani Sztandarskiej z zespołem oraz wośpowe licytacje. Do zdobycia będzie wyjątkowa i przepiękna 54-centymetrowa maskotka kolekcjonerska przedstawiająca Jurka Owsiaka, wykonana przez nauczycielkę z Lubicza Dolnego. Samochód marki Peugeot 206 z 2004, podarowany przez Basię i Mirka Jackiewiczów, skrobi. Vouchery na lekcje nauki strzelania z łuku pod okiem mistrzyni Polski w łucznictwie tradycyjnym Barbary Wiertel. Rogaliki upieczone przez wójta Marka Nicewicza oraz wiele innych przedmiotów. Obrazy od seniorów z Gronowa, kij hokejowy, odzież żużlowa czy bony na zabiegi biur. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Na emeryturę odchodzi dwoje długoletnich kierowników z Urzędu Gminy Lubicz. Danuta Suchorzyńska z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Marek Pilewski z Referatu Gospodarki Przestrzennej. Danuta Suchorzyńska pracę rozpoczęła w Zarządzie Melioracji w Toruniu. W Urzędzie Gminy Lubicz została zatrudniona w 1990 roku. Zna każdego rolnika z gminy, bo od początku zajmowała się tematyką rolną. Miała samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, które zostało włączone do nowo powstałego referatu kierowanego przez Mirosława Górskiego. 3 lata temu, po odejściu pana Mirka na emeryturę, to ona zajęła jego stanowisko. Marek Pilewski związał się z Urzędem Gminy Lubicz w 1989 roku na zaproszenie naczelnika Antoniego Zaleskiego. Pan Marek wcześniej pracował w toruńskim kombinacie budowlanym oraz zespole usług projektowych. W lubickim urzędzie na początku był inspektorem do spraw budowlanych, a po powstaniu samorządów w 1991 roku został kierownikiem referatu, który dziś nosi nazwę Referat Gospodarki Przestrzennej. Prawdopodobnie każdy, kto w ciągu ostatnich 30 lat budował dom na terenie gminy, miał styczność z panem Markiem. Wójt Marek Nicewicz, żegnając Danutę Suchorzyńską i Marka Pilewskiego, mówił o nich w samych ciepłych słowach, zauważając, że z ich odejściem z urzędu kończy się pewna epoka. Dziękując za ich zaangażowanie, podkreślał ich kompetencje, znajomość gminy i dbanie o jej interesy. Pani Danka i pan Marek mają za sobą ponad 40 lat pracy. Teraz na emeryturze będą mogli poświęcić się swoim prywatnym pasjom. Kierownikiem Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostanie Agnieszka Rudowska, a kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Agnieszka Klugiewicz-Lewicka. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. W tym roku śmieci segregowane w niektórych miejscowościach będą odbierane w dni robocze, dlatego Urząd Gminy Lubicz prosi o sprawdzanie harmonogramu. Mieszkańcy otrzymali terminarz pocztą. Jest on również dostępny na stronie internetowej lubicz.pl. O terminie odbioru odpadów osobom zarejestrowanym w gminnym systemie przypominają również powiadomienia SMS-owe. Warto korzystać też z aplikacji na telefon Kiedy śmieci? Przypomnijmy, że jeśli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację w ciągu najbliższych 3 dni roboczych.
w referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i dróg Urzędu Gminy Lubicz. Pracownicy tego referatu są w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady i mogą interweniować w zgłaszanej sprawie. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji. To był magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kaczyński.